Cześć, nazywam się Piotr Trojanowski i zapraszam Was wszystkich serdecznie na spotkanie ze mną już wkrótce. Będzie mi bardzo miło opowiadać Wam o moich doświadczeniach i z mainstreamu dużych firm korporacyjnych, w których miałem możliwość pracować przez wiele lat. Firmy, jak wiecie, pędzą do przodu, na łeb, na szyję, nie oglądają się za siebie. Wiadomo, żyjemy w czasach dominacji ekonomii wzrostu. Kto nie pędzi... Ten zostaje w tyle. I oczywiście my wszyscy pędzimy razem z tymi firmami. Próbujemy nadążyć, próbujemy pociągnąć się do przodu. I ja też pędziłem, a często też napędzałem ten pęd uczestnicząc w transformacjach sporej liczby dużych korporacji w Europie transformacjach cyfrowych, agile'owych, technologicznych, organizacyjnych, w bankach, w technologii, w e-commercie, w telko, w fintechu itd. I wiecie, przez te wszystkie lata wzbierało we mnie poczucie niedosytu, że dużo robimy, że dużo się dzieje, ale że zawsze jest coś, coś, coś więcej, coś, zawsze jest jakiś szklany sufit dla tych transformacji. Takie poczucie, że przy, przede wszystkim poczucie, że pomimo wielu udanych działań. Nadal w tych firmach coś ważnego pozostaje nierozwiązane. To coś, czego żadna transformacja, w której uczestniczyłem, nawet nie dotykała. I wiecie co? I z czasem miałem coraz bardziej taką większą potrzebę w sobie, żeby to coś, co pozostawało nierozwiązane, żeby to zrozumieć. I dzisiaj już wiem, że to, co pozostaje nierozwiązane, jest znacznie ważniejsze niż, niż to, co robiłem, niż to, co wszyscy robimy, i niż to, co, przede wszystkim niż to, co udawało się zmienić. I wiem też, że nie zmieniając tego głębszego poziomu, osłabiamy trwałość tych zmian, które, które wprowadzamy. W pewnym sensie budujemy sobie zamki na piasku. I tak powstała moja książka Good Companies. Good Companies to jest książka o potrzebnej zmianie, właśnie na tym głębszym poziomie. O zmianie, która przywróci sens działaniom firm, która pozwoli wszystkim nam być dumnymi z naszych działań i z tego, co zostawimy dla przyszłych pokoleń. I o tych. Odkryciach, moich przemyśleniach i yy, obserwacjach będę opowiadał dla Was yy, i z Wami w dialogu yy, już wkrótce. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.